PCK od ponad 100 lat zajmuje się m.in. honorowym krwiodawstwem, prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej, promuje zdrowy styl życia, prowadzi szkolne koła PCK, a także rozdaje paczki żywnościowe i wyprawki dla uczniów. Od prawie roku pomaga uchodźcom z Ukrainy. Ta pomoc jest bardzo różnorodna. Poza tym, że wydajemy żywność non-stop, kosmetyki, artykuły chemiczne, wodę, napoje. Jutro przyjedzie transport mleka do nas, dość duży, z Bielska Białej. Także ta pomoc rzeczowa jest nieprzerwana. W pomoc dla Ukraińców włączają się sami Ukraińcy. Dopomagają państwu ukraińskiemu, zapewniają dokumenty. Największy problem to... Дуже багато людей з України з непрацездатними дітьми, тобто з інвалідами, з документами. І власне те проблеми з працею заробкову чи з документами ту на місці допомагають розв'язати працівниці ПЦК. Є również така допомога фінансова, можна powiedzieć, в postaci талонів. І це вже третя edycja. Перша була карти КІК, друга була з фундуші норвезьких, були закуплені карти Sodexo, купони. І зараз теж маємо, дякую вспарчу фірми Shell, маємо зарząd główний позискав środki, маємо талони Sodexo. Pomoc PCK liczona jest już w setkach tysięcy złotych, choć teraz jest ona mniejsza i trafia do tych, którzy przyjechali do Polski po 1 października. Już są pewne obostrzenia, żeby to nie były ciągle te same osoby, dlatego też teraz będą otrzymywały osoby, które przyjechały do Polski, do Częstochowy, u nas tutaj dostaną osoby, które przyjechały po 1 października, bądź są to osoby niepełnosprawne, albo jeżeli mama ma dziecko do 12 miesięcy.